Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu Słowa na Dobry Dzień. Dzisiaj rozważymy kolejną prośbę, a zarazem też wyznanie wiary z modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz. Odmówmy tą modlitwę na początku dzisiejszego Słowa na Dobry Dzień. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Kolejna prośba i wyznanie. I odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. W tym wezwaniu, w tym wyznaniu wołamy, modlimy się o Boże przebaczenie, o ten największy akt miłości, o to uzdrowiające przebaczenie, którego możemy, które otrzymujemy dzięki łasce, którą zwyciężył dla nas Jezus Chrystus na krzyżu. Modlimy się o odpuszczenie naszych win, o przebaczenie, o uwolnienie nas z naszych grzechów, a zarazem deklarujemy nasze odpuszczenie, nasze przebaczenie naszym winowajcom. A więc zobaczcie, że w tej modlitwie Ojcze Nasz Pan Jezus pokazał nam, że nasze przebaczenie jest zależne od tego, jak my przebaczamy, jak my umiemy przebaczyć. W tej prośbie wyznajemy, że otrzymamy przebaczenie, ale także wyznajemy, że my przebaczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Jest to myśl, którą warto poważnie rozważyć. W tej prośbie wyznajemy, że otrzymamy przebaczenie, a także uczymy się przebaczać tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, którzy zawinili przeciwko nam. A więc dzisiaj chciałbym Was do tego zachęcić, żebyśmy pamiętali o tym, że przebaczenie, które otrzymujemy od Boga, zależne jest również od przebaczenia, którego my udzielamy tym, którzy zawinili nam w jakiś sposób. W tej modlitwie wyznajemy, że Bóg odpuszcza nam nasze grzechy, ale również to, że my będziemy uczyć się przebaczać naszym winowajcom, tak jak Bóg przebaczył nam. Radości w Panu, do usłyszenia, które, że Pan Bóg pozwoli.